Zawody Puchar Prezydenta Miasta otwarte w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Inne miejsce, wprawdzie Brenna, ale inny stok, wtedy węgierski, teraz Świniorka. Patrzyliśmy pod kątem zawodów rodzinnych, czyli żeby był ten stok taki przyjazny dla mniejszych dzieci, trochę większych dzieci, rodziców tych dzieci, ponieważ w tym roku też klasyfikacja rodzinna, super nagroda dla zwycięzców, telewizor. Mieszkańcy Chorzowa chcą aktywnie wypoczywać, bawić się na śniegu właśnie w takiej formie trochę rywalizacji, ale pamiętajmy, jest to przede wszystkim zabawa i przede wszystkim rekreacja, a nie powiedzmy tutaj mistrzostwa świata. Także to jest naprawdę bardzo pozytywne. Frekwencja super. Jeszcze do dzisiaj rana mieliśmy na listach 106 zawodników zgłoszonych, zarejestrowanych, opłaconych. No niestety, aurę jaką mamy, dlatego przyjechało troszeczkę mniej osób już na dzień dobry, ale 81 zawodników stawiło się dzisiaj na starcie, mimo tego, że no, nic nie wskazywało na to, że będzie lepiej. W tym roku żeśmy wprowadzili dwie dyscypliny, a właściwie trzy można powiedzieć, bo jest slalom gigant jedna, tak, snowboard druga i jeszcze jest dodatkowo rodzinna klasyfikacja, gdzie minimum trzy osoby rodziny mogą startować w jednej dyscyplinie i wtedy rodzina, powiedzmy, najlepszy czas się sumuje oczywiście wszystkich trzech zawodników. No i to takie też rodzinna rywalizacja, tak, można oczywiście się tutaj pościgać w różnych formułach, bym powiedział, ale najważniejsze chyba jest to, że się super bawimy wszyscy i wypoczywamy. Zawody kiedyś w Chorzowie były organizowane, później było około 20 lat przerwy, z tego co wiem. Wróciliśmy do tego i ja myślę, że to jest bardzo fajna impreza. To jest taka faktycznie integracja, wiemy, że naprawdę coraz to więcej osób uprawia ten sport. W tym roku frekwencja dużo lepsza niż w tamtym roku, choć warunki dużo gorsze. Jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się podobało. Myślę, że w przyszłym roku również się pojawię, mimo że dzisiaj no, tylko jedną nogę miałem w pełni sprawną, ale udało się wygrać i myślę, że będzie coraz lepiej. Trasa była bardzo fajna, była dobrze przygotowana, była szybka. Pogoda troszkę nie dopisała. Jestem bardzo zadowolona, trasa była dobrze przygotowana i ogólnie było fajnie. Trasa nie była za trudna, ale najgorsze były rynny, które pozostawili narciarze po sobie. No bo jednak na snowboardzie ciężko się i wydostać z tej rynny, jak się taką wpadnie. No a wiadomo, że potem się jedzie za blisko tyczki i można upaść bardzo boleśnie. Zadowolony, trasa dobra, wszystko okej. Okay. Ja w ogóle nie przyjechałam z nastawieniem, że wygram, po prostu przyjechałam się dobrze bawić, no i się bawiłam. A że się przy okazji wygrałam, to fajnie. Myślę, że takie zawody o Puchar Prezydenta to bardzo dobry pomysł, ponieważ no jak widać cieszą się one jakąś popularnością. No dla dzieci, bo największą grupą wiekową były dzieci, to jest zawsze jakaś atrakcja, zabawa. Na trasie było bardzo fajnie, tylko trochę mi tam odskoczyła narta, ale sobie poradziłem. Trasa bardzo fajnie, naprawdę fajnie, slalom ustawiony, sympatycznie. Trasa była bardzo fajnie ustawiona, slalom był szybki, sprawna organizacja, no aczkolwiek warunki pogodowe były jakie były, no, nie mogliśmy temu zaradzić.